Pani marszałek, Wysoki Sejmie, Szanowny Panie Ministrze. Stan polskich dróg, infrastruktura drogowa zapewne mają wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Ostatnio w wyniku inwestycji, które były prowadzone, pojawił się problem przejmowanych dróg przez samorządy. Tak jest w Wielkopolsce, gdzie oddano do użytku odcinek drogi ekspresowej S5 i stara krajowa piątka ma być przekazana do utrzymania samorządom gminnym. Samorządy gminne uznają, iż po pierwsze nie mają wystarczająco środków na utrzymanie tych starej drogi krajowej w takim poziomie, jak była utrzymywana do tej pory. Po drugie nie mają wystarczająco środków na utrzymanie infrastruktury drogowej, która została wybudowana i jest na odpowiednim poziomie właśnie ze środków budżetu państwa. W tej sprawie różne kluby składały stosowne propozycje, ale też jest informacja z wypowiedzi pana posła Pawła Arnta z Platformy Obywatelskiej, który mówi, że w tej sprawie spotykał się między innymi z panem ministrem Jaruzelewiczem, odpowiedzialnym za drogi. Pojawiła się koncepcja, która ma uzdrowić sytuację, mianowicie stopniowego przekazywania tych dróg, które są krajowe, samorządom wojewódzkim, wojewódzkie powiatowym i powiatowe gminnym. Chciałbym zapytać, czy pan minister wspólnie z ministerstwem doszedł już do porozumienia i czy będzie akceptacja strony rządowej do nowelizacji ustawy o drogach publicznych, także aby uregulować ten problem dróg, które powstają do przejęcia po nowo wybudowanych odcinkach dróg krajowych. Dziękuję.